Wiadomości z gminy Orzysz. Pierwsze wydanie kwietniowe, w którym powiemy o biegu tygrysa. Przygotowania do 7. edycji biegu tygrysa nabierają tempa. Powiatowym dyktandzie. Powodzenia, trzymam za wszystkie kciuki. Wystawie w muzeum. Konkursie na pisankę i palmę wielkanocną. Niepokonanych kaśniardwach. A także mamy dla Państwa szereg zaproszeń m.in. na drugie Mistrzostwa Orzysza w badmintonie, które odbędą się 29 kwietnia w Mosirze. 30 kwietnia do Mariny Śniardwy. W imieniu hotelu Mariny Śniardwy w Nowych Gutach chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na wielkie otwarcie sezonu turystycznego nad jeziorem Śniardwy. 30 kwietnia o godzinie 14 startujemy. Jedno to, co będzie ciekawe, to będą produkty lokalne, będą również występy zespołów, wstęp będzie wolny, także serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, jak też wszystkich turystów przebywających akurat na Mazurach. A 7 maja zapraszamy do wzięcia udziału w spinningowych zawodach wędkarskich na jeziorze Orzysz. Szczegóły w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Od kilku miesięcy trwają przygotowania do jednego z najtrudniejszych biegów ekstremalnych w Polsce – biegu Tygrysa. 7 edycja biegu, którego trasa prowadzić będzie uczestników przez Orzyski Poligon, ma teraz większą ilość przeszkód naturalnych, co jeszcze bardziej uatrakcyjni bieg Tygrysa. Przygotowania do 7 edycji biegu Tygrysa nabierają tempa. Trasy dla 5 kategorii biegowych są już przygotowane. Dla przypomnienia podam, że w tym roku na 5 trasach uczestnicy będą mogli się zmagać. Między innymi na trasie Małej Beczki, około 30 km, w grupach, w zespołach. Na trasie 35 km, hardkorowej trasie dla prawdziwych twardzieli. Trasa dodatkowo po raz pierwszy, która będzie organizowana w tym roku na poligonie, to cross poligonowy. Trasa 21 km, taki półmaraton przełajowy na trasie poligonu oraz saper tygrysi i tor małego tygrysa. Takie widowiskowe konkurencje już w ogródku jordanowskim dla obserwatorów. 6 kwietnia Gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Orzyszu zorganizowało finał 14. powiatowego konkursu ortograficznego o złote pióro gimnazjalisty. Do testu z zasad polskiej ortografii, interpunkcji oraz dyktanda przystąpiło 15 uczestników z gimnazjów z Spisza, Dąbrówki oraz Orzysza. Najlepszym specem od języka polskiego okazała się Agnieszka Stanisławska z Gimnazjum Katolickiego w Piszu. 7 kwietnia w Muzeum w Orzyszu otwarto wystawę Orzyskie Historie z eksponatów darczyńców Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej. Było to spotkanie wyjątkowe, niemalże rodzinne. Dyrektor muzeum pani Beata Szymankiewicz podziękowała wszystkim darczyńcom z imienia i nazwiska, traktując wszystkich ofiarodawców równorzędnie, podziękowaniem i dobrym słowem. Jednakże trzeba tutaj podkreślić, że nie byłoby tego wszystkiego bez burmistrza Zbigniewa Łotkowskiego, darczyńcy pomysłu, aby taka właśnie instytucja powstała w Orzyszu. 8 kwietnia pawilon artystyczny wypełniła świąteczna atmosfera za sprawą uczestników konkursu na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną. Niemalże 100 osób stanęło do rywalizacji ze świetlic wiejskich, kół gospodyń wiejskich oraz środowiskowego domu samopomocy w Orzyszu. Zwycięzcom nagrody pieniężne i rzeczowe wręczyli starosta, burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu. Coraz lepiej wiedzie się piłkarzom Kaśniard warmińsko-mazurskiej klasy okręgowej. 13 bramek, 2 stracone i to na wyjeździe, 4 zwycięstwa i 1 remis Czarni Unio Olecko, okupiony licznymi kontuzjami, dał awans Śniardwom na 6. pozycję w tabeli, tracąc do 3. drużyny Łyny Sępopol tylko 4 punkty. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.